Cześć Wam, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Opóźnienia są, nie dajemy rady, niestety mamy tyle obowiązków zawodowych i wszystkiego, że trudno jest nam tak każdego dnia. Teraz się złapałam szybko z Grzesiem, tankuję samochód, jedziemy spróbować szczęścia kupić ryby 2 dni później. Może dzisiaj coś dostaniemy. Chyba jeszcze później muszę podjechać pod moją ulubioną cukiernię, zamówić coś na święta. Jakieś pieczywko, jakiś serniczek. No bo niestety tak mnie dowalili pracą w pracy przed świętami, że... Więc nie mam czasu się przygotować do świąt jak należy, więc nie będę w tym roku perfekcyjna pani domu. Jest Grzesiu, cześć Grzesiu. Właśnie mówię, że próbujemy szczęścia, po ryby jedziemy, może będą i w ogóle mamy straszny nieład przed świętami ze wszystkim, nie? Więc jedziemy spróbować szczęścia teraz właśnie na ryby, może nam się uda coś kupić. Mamy ryby. Udało się. A ile staliśmy? Tylko pół godziny? No, teraz kolejka się zrobiła jeszcze większa, ale... Ale mamy. Udało się nam. No, fajnie było w kolejce, nie? Była walka. Tutaj niektóre osoby nawet, no tak po cichu. Tak. No tak, ludzie no. Tak, żeby się wbić w kolejkę, ale nie? Dobra, tak. Kombinacje alpejskie. Dobra, idziemy. Ale zobacz. Mamy sukces, mamy ryby. Jeszcze coś dokupujemy i jedziemy dalej, nie? Już witamy z moją córeczką. Witamy Was. Grzesiek już w pracy, także ryby zakupione. My jeszcze szybko z Zosią na jakieś spożywcze musimy mąkę kupić i takie tam, bo będziemy jutro prawdopodobnie lepić uszka. Więc jeszcze mąka i różne takie rzeczy na szybko. Potem wracamy Zosia do domu i robimy na obiad co? Ogórkową. Ogórkową. Zosia kocha ogórkową, więc będziemy robić zupkę ogórkową. Zobaczymy, co tam na drugie danie. Potem jeszcze masz do przygotowania do szkoły szopkę. To też pokażemy, jak ta szopka tobie i dziadkowi wyszła. I potem niestety mama ucieka do pracy. Także taki dzień. No niestety, już teraz nie dajemy rady codziennie nagrywać, bo dużo teraz jestem w pracy, przede wszystkim ja, więc no niestety takie życie. Więc my z Zosią uciekamy na szybkie zakupy spożywcze. Okej, okay, i my już z Zosią w domu. I teraz tak, zupa już się ogórkowa gotuje, ulubiona Zosi dzisiaj. Ja jeszcze mam takie 3 godziny czasu i uciekamy do pracy. Wczoraj wróciłam mega późno do domu, prawda? Mega późno, więc mówię, z tymi vlogami jest naprawdę nam bardzo trudno, ale w dzisiejszym odcinku mam bardzo dwie ważne rzeczy do powiedzenia, nie Zosia? Po pierwsze, pękło nam 300 subskrypcji, już jest dużo ponad. Jesteście niemożliwi, bardzo Wam dziękujemy, po prostu naprawdę ma to sens, jak Ty to mówisz, nie Zosia? Bardzo się cieszymy, no jest nam tak niesamowicie miło, ale chciałam powiedzieć, że obiecaliśmy, że na 300 subków będziemy robić burgery, ale zrobimy je tylko w styczniu, nie zrobimy ich teraz w grudniu, bo już naprawdę nie mamy kiedy, żeby taki odcinek fajny do Was nagrać, więc my już się zastanawiamy, co będziemy nagrywać na 400 subskrypcji, ale w ogóle no to jest niesamowite, tak? Czujemy się całą rodziną tak docenieni, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Naprawdę rewelacja. I teraz druga sprawa. Wczoraj spotkała mnie niesamowite miłe spotkanie. I z tego miejsca, bo obiecałam naszym widzkom, pani Danusi i pani Krysi, że je pozdrowię, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ponieważ wczoraj Krysia i Danusia przypadkiem trafiły na mnie w mojej pracy. I w ogóle było kupę śmiechu, bo tak mi się przyglądały, tak ten, i ja tak się zaczęłam śmiać i mówię, czy mam coś na czole, a
Pani Danusia z panią Krysią pytają się, czy ja to ja. Ja mówię, że tak. I naprawdę zrobiłyście mi taki dzień super, że naprawdę. Także i już, co niektórzy nasi widzowie wiedzą, gdzie pracuję. My oczywiście nagramy taki odcinek, czym się zajmujemy zawodowo. Natomiast no fajnie, bo już się dla niektórych widzów po prostu karty odkryły i było mi niesamowicie miło. Mogłyśmy tak wczoraj gadać i gadać, prawda, z Krysią i Danusią do wieczora, no ale byłam w pracy, więc wybaczcie, nie mogłam dłużej. Także bardzo Was serdecznie pozdrawiam ja, Zosia, która tutaj coś podjada, także Zosia też pozdrawia nasze widzki. Także super, naprawdę bardzo Wam dziękujemy za te ponad 300 subskrypcji, jest nam bardzo, bardzo miło. Ja uciekam do kuchni, bo kończę tą zupę ogórkową, to Wam potem pokażę. Teraz mam naprawdę niewiele czasu, ale tak bardzo bym chciała w przyszłym roku z Zosią dla Was jeszcze nagrać parę jakichś fajnych przepisów, więc będziemy się z Zosią mobilizować. Ja tak naprawdę dzisiaj spałam może 4 godziny, wróciłam bardzo późno i jeszcze coś tam musiałam poogarniać w domu, rano znowu wstać, jeszcze poogarniać przed pracą, po te ryby jechać z Grześkiem, teraz właśnie obiad, także no takie zwykłe życie, no niestety. Także dzisiaj chyba też się nie wyśpię, bo też późno wracam i mam mnóstwo rzeczy do poogarniania. Także no niestety, ale cieszę się z tego, bo naprawdę czujemy się całą rodziną bardzo docenieni. Ma to dla nas, zawsze to miało dla nas sens, ale fajnie jest, kiedy generalnie od Was to przychodzi, także super. No i co, ja uciekam robić ten obiad. No i co, i tyle, bo aż mnie przytkało po prostu, nie zeszła z wrażenia. Także idziemy, Zosia, kończyć zupę. I zupka ogórkowa gotowa. My z Zosią już zajadamy. Ja Wam życzę cudownego dnia, a ja uciekam do pracy. I za chwilę Wam pokazujemy jeszcze, jak Zosia przygotowała z dziadkiem szopkę. I zobaczcie, my pokazujemy jeszcze szopkę, którą zrobiła Zosia wspólnie z dziadkiem Marianem. O, tutaj zrobili taki daszek. Gwiazda. Tutaj są te wszystkie ludziki z Allegro kupione. Tak, i jeszcze Zosiu, zgasisz światełko? Zobaczymy, jak to wygląda, bo jeszcze lampeczki mocowała z dziadkiem. A tak to wygląda, jak nasza szopka się w środku świeci, więc miejmy nadzieję, że ona do nas wróci na święta albo zostanie w szkole, co Zosia? Także szopkę mamy do szkoły na konkurs gotową. O, tu są takie wycinane, także projekt dziadka, wykonanie Zosia i dziadek nam się podoba.